dobrze. Skoro nie da się dźwięków miejskich wyeliminować, to można je wykorzystać twórczo. Wszelkie szumy, zagłuszanie, to, że jest za głośno. Witamy na Wielkim Placu Budowy. Tutaj w tyle za nami instalacja wielokanałowa zatytułowana Rurofon. Wspólnie z dziekami budowaliśmy taki akustyczny instrument wewnątrz miasta, miejski. Jest takie trochę przenicowanie sonosfery miejskiej przez ten system rur, który tutaj został zbudowany wspólnie z dzieciakami. Zmierzymy teraz przy pomocy rekordera, mikrofonów kontaktowych. Spróbujemy nagrać dźwięki wewnątrz tego rurofonu. I oprócz tego będzie można odsłuchać utworu, który stworzymy na platformie internetowej Dźwiękospacery. Takie troszeczkę narzędzie komunikacyjne. Już tutaj mieliśmy dzisiaj podczas warsztatów i akcji budowania tego rurofonu wstępne takie przymiarki. Dzieciaki się komunikują za pomocą rurofonu. Obiecały, że będą strażnikami tego rurofonu. Będą tu przychodziły od dzisiaj, ponieważ rurofon zostaje tutaj w centrum Katowic przez kilka tygodni jeszcze. Dzieciaki mogą jeszcze dobudowywać tej rzeczy. Jest to proces otwarty i no jest to pewne narzędzie komunikacji. Każdy może się włączyć. Chodzi o to, żeby to było interaktywne. Wspólne budowanie gdzieś jakichś elementów sztuki w centrum miasta. Chodzi o to, żeby mieszkańcy mogli się włączyć w ten proces. No i to nam się chyba dzisiaj, mam nadzieję, troszeczkę udało. Było pełne poświęcenie, wszyscy są mokrzy, pogoda nas nie oszczędzała.